Pomiędzy szpitalem tymczasowym mieszczącym się na Stadionie Narodowym a Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA powstał dronowy system transportowy działający na zasadzie medycznego mostu powietrznego. Drony transportować będą m.in. próbki wymazów i krew do badań. Zaprosiliśmy do rozmowy Dariusza Werschnera, koordynatora projektu z ramienia firmy Spartax. Szpital MSWiA wystąpił do nas z taką prośbą, żebyśmy zrealizowali właśnie to połączenie dronowe. To jest kontynuacja tego projektu, który 29 kwietnia już miał swoją pierwszą odsłonę. Tam mieliśmy pokazać, że jesteśmy gotowi technologicznie do tego, żeby w ogóle takie testy zrealizować, takie przeloty zrealizować. Wtedy ten test wyszedł bardzo fajnie, pomimo złej pogody, pomimo wtedy deszczu i wiatru, dronoid Hermes poradził sobie bardzo świetnie, a my jako zespół Spartax byliśmy w stanie w przeciągu dosłownie paru tygodni przygotować taki projekt i go zrealizować. Teraz to już są dużo trudniejsze warunki epidemiologiczne, troszeczkę bardziej ambitny projekt z uwagi na to, że ta odległość jest dłuższa. Wtedy było 3 km, teraz jest 8 km. Wtedy lecieliśmy, można powiedzieć, troszkę w innym otoczeniu. Teraz musimy przelecieć przez strefę EPP21, to jest taka strefa wyłączona przez SOP nad centrum Warszawy, więc troszeczkę więcej tych uzgodnień, formalności, ale zarówno wtedy, jak i teraz mamy wszyscy, którzy realizują ten projekt, cały zespół, instytucje, które nas wspomagają, mamy poczucie takiej wyższej konieczności stworzenia czegoś, żeby pomóc odciążyć szpital tymczasowy, żeby ta kolumna medyczna, sanitarna, która na co dzień transportuje próbki, teraz mogła się zająć pilniejszymi sprawami, a my możemy ich odciążyć, możemy transportować próbki. No mamy to robić docelowo co godzinę przez całą dobę, więc no jest, będzie trochę tej pracy. Generalnie sama idea transportu dronami nie jest taka nowa, bo znamy wiele różnych projektów na świecie, które się realizują, można powiedzieć, bo one cały czas są testowane, są rozwijane. Myślę, że takim prekursorem na świecie jest firma Amazon. Potem wystartował startup, który się nazywa Zipline w Afryce, a później w zasadzie my też ruszyliśmy z takimi projektami w Polsce. Ja pamiętam w 2015 roku w kampusie Google pierwszy raz powiedziałem o projekcie Airvein, idei transportu krwi dronami, medykamentów, że powiedziałem, że od tego trzeba zacząć, żeby ta rewolucja de facto w transporcie tej ostatniej mili mogła się zrealizować. Nie powinniśmy zaczynać od książek, od hamburgerów, od jakiejś pizzy, tak? Tylko właśnie od transportu na ratowanie życia. Wtedy też skontaktowałem się z firmą Pentacomp, dowiedziałem się od znajomego, że oni poszukują kogoś, kto rozpocznie u nich projekty dronowe. Udało nam się wtedy dogadać, zaczęliśmy współpracę, wystaraliśmy się wspólnie, w zasadzie to wywalczyliśmy projekt WNCBIR, grant, na budowę takiego pierwszego systemu dronowego do dostaw medycznych, dedykowanych dostawom medycznym. No i na początku staraliśmy się z firmą Novelty. Firma Novelty potem, gdy podpisaliśmy umowę z NCBIR, przechodziła problemy biznesowe, dlatego znaleźliśmy nową firmę, nową spółkę dronową i Pentacomp wtedy wszedł w porozumienie z Stervy Robotics. No i ten projekt od 4 lat jest realizowany. Od 2 lat ja już nie współpracuję z Pentacompem. W tej chwili od 2 lat realizuję projekty dronów cargo i budowy dronowego systemu transportu
do celów medycznych i nie tylko ze Sławkiem Kurczałą, z zespołem Spartax, do którego dołączyłem. No i w związku z tym opracowaliśmy system, który w zeszłym roku już był gotowy do realizacji projektów. Przyszła pandemia i w kwietniu dostaliśmy takie zapytanie, zresztą nie tylko my, bo więcej firm zostało zaproszonych. Myśmy wystawili system, który ostatecznie 29 kwietnia spełnił swoje zadanie wymagane przez zamawiającego i zrealizowaliśmy bezpiecznie taki przelot dronoidem Cargo. No i teraz kontynuujemy ten projekt w porozumieniu właśnie ze szpitalem MSWiA. No i budujemy pierwszy w Polsce most do dostaw medycznych, z czego jestem strasznie dumny, że ta idea, którą prezentowałem 4 lata temu, doszła do skutku de facto. Taki dronoid jak leci, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest równoprawny statek powietrzny. On jest zarejestrowany, ma swój numer boczny, na przykład Hermes, ten, który leciał 29 kwietnia, ma swój numer SPY-HMS. On ma też nadany numer ICAO, swój taki numer zupełnie, no, swój własny, unikatowy. Oprócz tego ma elektronikę, która wysyła sygnały o swojej lokalizacji i to może nie jest nic nadzwyczajnego, bo drony to posiadają, ale ma również taką unikatową aparaturę jak nadajnik ADS-B. To jest taki dla osób niewtajemniczonych rodzaj transpondera w lotnictwie. I no na przykład to dzięki temu możemy sobie w takich serwisach jak Flight Radar 24 zobaczyć ten historyczny pierwszy przelot. Ale po co ten transponder? No, po co ten ADS-B? Po to, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej równolegle wdrażała wtedy system PANSA UTM, czyli taki system elektroniczny do zarządzania przestrzenią powietrzną w kontekście właśnie ruchu dronów. I nasz lot był dla nich pierwszym taką sposobnością do tego, żeby na przykład przetestować różnego rodzaju funkcje, między innymi funkcje trackingu, czyli takiego śledzenia online lotu. Oni na bieżąco wiedzieli, gdzie jest nasz bezzałogowiec u siebie na wieży, przez to, że wtedy testowali odbiorniki tego naszego sygnału z ADS-B. I co jest ciekawe, teraz jakby jest kolejna iteracja tego projektu, mianowicie no teraz już będziemy mieli na trwale zainstalowane odbiorniki ADS-B w Warszawie właśnie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i te nasze loty będą już jakby rutynowo, wtedy to były testy, teraz już rutynowo będą śledzone przez ten system, z czego jestem też bardzo, bardzo dumny, zadowolony, że dajemy taką możliwość do testowania takich funkcjonalności, bo później niezależnie od tego, kto będzie latał w tej przestrzeni powietrznej, na przykład dronami cargo, no, będzie musiał korzystać z tej infrastruktury. Kolejną taką funkcjonalnością, ciekawostką, którą akurat teraz będziemy testować, to są nadajniki sygnału FLARM, które mamy na pokładzie. To znowu ma pomóc w koordynacji z lotami, z helikopterami służb, bo pamiętaj, że na stadionie będą lądowały normalnie, po drugiej stronie stadionu od naszego lądowiska, będą lądowały normalnie na wydzielonym helipadzie helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego czy policji, zdarzy się może helikopter wojskowy, więc trzeba o tym pamiętać, że dzięki temu, tej naszej aparaturze, helikoptery będą mogły widzieć na radarze właśnie nasz dron. Oczywiście poza tym mamy mnóstwo różnych procedur na wypadek, gdyby na przykład podchodzimy do szpitala, do lądowiska i jednocześnie przylatuje ratownik, czyli helikopter LPR-u. Co wtedy? Jaka jest procedura? Oczywiście pierwszeństwo ma helikopter LPR. My wtedy musimy zareagować, czyli albo zawiesić misję, albo wrócić, albo jeżeli lot nie został rozpoczęty, to wtedy musimy odczekać. Są też możliwości takie jak lądowanie w miejscach do tego wyznaczonych na trasie. Mamy kilka takich miejsc, które będą wygrodzone i tam będziemy mogli wylądować.
Więc no, całe to przedsięwzięcie to nie jest tylko przelot dronem. Tak jak to powiedzmy, to nie jest taka zwykła misja BVLOS, tylko to jest naprawdę duże przedsięwzięcie. My wytyczamy, my swego rodzaju budujemy całą tą trasę. Musisz rozróżnić też stopień skomplikowania w różnych projektach, bo popatrz, z czym innym jest połączenie takie, jak zrobiliśmy w kwietniu, czyli że mamy dronoid i ten dronoid ma wykonać jednego dnia misję tam i z powrotem, tak? Co innego, jeżeli mamy tym dronoidem, czy też flotą dronoidów, bo już nie będzie jednego dronoida, tylko co najmniej dwie platformy, które przez 24 godziny będą świadczyć usługę pomiędzy dwoma punktami. A jeszcze czym innym jest, a już to też realizujemy, tylko jeszcze o tym nie mówimy, są systemy, gdzie mamy do czynienia z flotą dronoidów, na przykład 12, i łączymy kilkanaście punktów ze sobą. I to jest jeszcze zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o komplikacje załatwiania wymogów, wytyczania tych stref, analizy ryzyka. Wtedy każda z tych tras musi być traktowana jakby oddzielnie, ale organizacyjnie jest to jeden organizm, jedna sieć. I my już jesteśmy gotowi do realizacji takich projektów i powoli już przygotowujemy się do tego, żeby też takie systemy obsługiwać. Więc to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia organizacyjnego, technologicznego, a powiem szczerze, że przed nami moim zdaniem na razie największe wyzwanie, bo troszeczkę taka, można powiedzieć, niewiadoma. Wiemy, że od grudnia zmieniają się przepisy i od nowego roku już będą nowe przepisy unijne, które wprowadzają zupełnie inne wymogi niż te, które spełniamy obecnie. I ciekawy jestem, czy takie loty, jak obecnie realizujemy platformami cargo nad miastem, to czy one wejdą w tą klasę certyfikowaną? Jeżeli tak, to w jakiej procedurze te statki powietrzne będą musiały być certyfikowane? Bo o ile my się nie boimy procesu certyfikacji, zarówno certyfikacji platformy, jak i certyfikacji całego procesu, to troszeczkę obawiam się, w jakim to będzie trybie. I może się okazać, że no, ten tryb, ten sposób, ta procedura nie zostanie nam tak szybko przedstawiona. Obecnie na seminarium, które odbyło się na początku tygodnia, organizowanym przez ULC Urząd Lotnictwa Cywilnego, no, była na ten temat dyskusja. Być może się okaże, że certyfikować będzie nas EASA, podmiot zagraniczny. Być może ta certyfikacja, tego nie wiem, może być za granicą. Nie wiemy w jakim trybie, jak to długo potrwa. Więc tutaj uważam, że może to być taki czynnik, oby nie, który może nas spowolnić i oby nas nie zatrzymał w tym naszym rozwoju, bo mamy jako Polska bardzo dużą szansę, żeby drony, dronoidy cargo stały się naszą domeną, jeśli chodzi o drony, bo mamy póki co, niestety ten czas mija, ale mamy póki co dobre przepisy, które nam to umożliwiają, mamy fajną technologię, mamy zespół, który współpracuje przy takich projektach, jak te loty dla szpitala MSWiA jeden czy drugi, więc możemy to wykorzystać, możemy stworzyć nasze narodowe scenariusze pod tego typu loty i cały czas być w tej czołówce. Tak samo jak na przykład Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdrożonym UTM-em, tym PANSA UTM, jest w czołówce światowej, można powiedzieć, bo wdrożyła tak tego rodzaju system operacyjnie. My dzięki temu możemy realizować loty dronoidami cargo, więc chciałbym, żebyśmy dalej zachowali to tempo, nie? I nad tym będę bardzo zabiegał, żeby to właśnie tempo zostało zachowane. Uważam, że Warszawa jest dobrym miejscem, dlatego że to trochę wynika z tego samego powodu, dlaczego my realizujemy, czy też ja ciągle powtarzam o tej idei transportu akurat medycznego.
Chociaż ktoś może powiedzieć, ej, ale dlaczego sobie nie uprościmy życia? Dlaczego nie będziemy latać dronoidem, no nie wiem, tam z dokumentami pomiędzy dwoma domami, które są 500 metrów od siebie i pomiędzy nimi jest, nie wiem, tam pole albo jezioro, tak? Takie projekty są na przykład realizowane na całym świecie. To znaczy realizowane są testy, pilotaże właśnie, które nie wyczerpują tych wszystkich wymogów, moim zdaniem. One są po prostu dużo prostsze i łatwo jest je zrealizować. Takie projekty jakby zrobić. De facto taka firma jak Robocopter realizowała je kilka lat temu, tak po prostu prosty przelot dronem cargo. Otóż my to robimy dlatego, że jeżeli nam się uda stworzyć pewne procedury i będziemy pewni, nie tylko my, ale też instytucje, które nas nadzorują, że jesteśmy w stanie coś takiego bezpiecznie i powtarzalnie realizować taką usługę, z drugiej strony też klienci zobaczą, że po pierwsze da się to zrobić, po drugie kosztuje to pieniądze, które są porównywalne do usług tego typu, które są obecnie, to wtedy uważam, że ma to szansę w ogóle zaistnieć i ruszyć. Bo nie ma sensu tworzyć czegoś, co jest tylko pokazaniem, że możemy to zrobić, a potem jakby nie jesteśmy w stanie tego wdrożyć, nie jesteśmy w stanie tego sprzedać. Bo cóż z tego, że mielibyśmy jakiś system, który na przykład nie moglibyśmy go użyć w mieście, a on jest dedykowany dla miasta. Co z tego? To jest tylko i wyłącznie PR, czysty PR. My chcemy realnie zbudować pewną usługę na początku w mniejszym zakresie po to, żeby ją móc potem jakby szerzej komercjalizować, skalować. Wtedy to ma sens. Wtedy też pojawiają się pewne wyzwania, których nie widać realizując takie proste projekty. Widać niedociągnięcia w przepisach, widać pewne sprzeczności. Jest sporo takich obserwacji. My to wszystko skrupulatnie zapisujemy i będziemy potem dzielić się tymi doświadczeniami z branżą po to, żebyśmy mogli uniknąć pewnych sytuacji, pewnych opóźnień, które nam się na przykład przydarzyły. Więc jak najbardziej, zarówno ten wymóg, że to jest transport medyczny, ten wymóg, że jest to w Warszawie, to wszystko uważam właśnie potem będzie fajnie współgrało i to da nam później większą gwarancję tego, że my jako Polska zrealizujemy takie projekty szerzej u nas w kraju, a potem będziemy mogli je skalować na przykład w Europie, czego tutaj bardzo, bardzo życzę naszej branży.